witam pana Zenona Guzowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świnoujście. Witam panią Krystynę Dulnik, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta oraz wszystkich radnych członków tej komisji. Witam pana Stanisława Bartkowiaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Również pana Waldemara Buczyńskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta. Liczba pracowników zatrudnionych w Świnoujskim Oświacie to 1157 osób. W tym nauczycieli 830 osób. 830 nauczycieli zatrudnionych jest w świnoujskich placówkach szkolnych, przedszkolnych. I tutaj rzecz znamienna. 340 nauczycieli posiada najwyższa w klasach 1-3 w naszych szkołach podstawowych. Dzięki dobrej pracy kadry pedagogicznej. Bo że młodzież mamy zdolną, to przecież wszyscy to doskonale wiemy. Dzięki dobrej pracy naszych placówek oświatowych dzisiaj nasi uczniowie w naszych szkołach w wyniku różnych testów, które przechodzą, klasyfikowani są w czołówce województwa zachodniopomorskiego. Bardzo blisko im do tych najlepszych wyników w Polsce. Radny pana Zenona Guzowskiego o wręczenie gratulacji i odznaczeń.
Dziękuję serdecznie. Serdecznie wszystkim Paniom i Paniom. W egzaminach zewnętrznych. Stuprocentową zdawalność na egzaminach maturalnych w bieżącym roku szkolnym ponad 95% z poziomu rozszerzonego. Testy gimnazjalne średnia 77%. Dziękując za dotychczasowe dokonania, życzę dużo zdrowia, sił i sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Podpisała pani dyrektor Janina Lech.
i pan Janusz Zienkowski. Ja się przyłączę. Proszę. Ślubuję rzetelnie pełnić mam powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tam wytniesz, nie?